29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Urząd Gminy w Lublinie z radością włączył się w tę akcję. Taka forma spędzania wolnego czasu ma wiele zalet. Czytajcie nie tylko dzieciom, ale także seniorom, osobom starszym czy ukochanej osobie. Zuzanna Orlińska, kosmiczna katastrofa. Pierwszy zaginął Neptun. Pani odkryła to w poniedziałek po feriach. Bardzo się zmartwiła. Taki układ słoneczny dużo kosztuje i jest w szkole bardzo potrzebny, zwłaszcza starszym klasom. Jeśli planeta się nie znajdzie, będziemy musieli ją dokupić. Szukaliśmy wszędzie, w szafkach, na podłodze, koło tablicy i pod kaloryferem. Neptuna nigdzie nie było. Ja, Ryba i Marchewa byliśmy najbardziej podejrzani, bo siedzieliśmy tuż obok gablotki z pomocami przyrodniczymi. A to właśnie tam, na drugiej półce od dołu, stał sobie układ słoneczny, całkiem spokojny i zwyczajny. Zanim zaczęły z niego znikać planety. Bo tydzień później zniknął Uran. Dopiero wtedy pani postanowiła nas, to znaczy mnie, Rybę i Marchewę, przesłuchać. Czy na pewno żaden z was nie zabrał tych planet? Zapytała. Zgodnie pokręciliśmy głowami, że nie. Może widzieliście, czy ktoś kręcił się koło szafy? Nie widzieliśmy. A czy ktoś z innej klasy zaglądał tu w czasie przerwy? Nie umieliśmy sobie przypomnieć. Pani westchnęła. Idźcie już, ale miejcie oczy i uszy otwarte, powiedziała. Myślicie, że nam uwierzyła? Zapytał Ryba, kiedy wracaliśmy do domu. Chyba tak, zastanowił się Marchewa. Gdyby nam nie ufała, nie powierzyłaby nam tego śledztwa. Jakiego śledztwa? Nie zrozumiałem. Ryba jednocześnie zapytał. Czego by nam nie powierzyła? Marchewa zatrzymał się na środku chodnika, przysunął głowę jak najbardziej do naszych i szepnął. Nie zrozumieliście? Pani powiedziała, żebyśmy mieli otwarte oczy i uszy. To znaczy, że chce, żebyśmy przeprowadzili w tej sprawie śledztwo. Zresztą sam już o tym myślałem. Jak inaczej mielibyśmy oczyścić się z zarzutów? Nikt nie postawił nam żadnych zarzutów, zauważył Ryba. Ale postawi. To tylko kwestia czasu, jeżeli nie znajdziemy złodziejów. Kiedy w następny poniedziałek odkryliśmy, że brakuje Saturna, sprawa zrobiła się naprawdę poważna. Nie tylko dlatego, że Saturn był taki duży i otoczony lśniącym pierścieniem. Pani patrzyła na nas coraz bardziej podejrzliwie i zapowiedziała, że o tym dziwnym znikaniu planet porozmawia z rodzicami na wywiadówce. Po południu poszliśmy z Rybą i Marchewą na plac zabaw. Śnieg już stopniał i pachniało wiosną. Na boisku jacyś chłopcy grali w piłkę, ale w pobliżu huśtawek nikogo nie było. Mogliśmy spokojnie porozmawiać. Najpierw musimy ustalić, co wiemy, zarządził Marchewa. Huśtawka zakołysała się w przód i w tył, skrzypiąc miarowo, kiedy usiadł na niej i odepnął nogami od błotnistej ziemi. Wiemy, że co tydzień ginie jedna planeta, że ktoś wyjmuje z szafki, która stoi w naszej klasie. Wliczałem kolejne punkty na palcach. Wiem też, że te planety łatwo zjąć z drucików, którymi są przyczepione do Słońca. Kiedyś, jak byłem dyżurnym, musiałem wytrzeć je z kurzu i jedna mi spadła na podłogę. Marchewa zarył nogami w błoto i zatrzymał huśtawkę. Kto miał dyżur w ostatnich tygodniach? Zapytał, chytrze mrużąc oczy. Po feriach? Ja, powiedział Ryba. A potem? Ja, przyznałem się. A po mnie Łucja. No tak, mruknął Marchewa. Wy jesteście poza podejrzeniem. Ale na wszelki wypadek porozmawiam z Łucją. Zofia Stanecka, gdy pada deszcz, przejście. Padał deszcz. Gaja siedziała na parapecie z nosem przyklejonym do szyby. Na zewnątrz miliony kropelek uderzały o dachy domów z żółtej cegły, wsiąkały w trawę i szeleściły w liściach platanów. Ścieżką od strony niskiej furtki nadchodziła pani Smith, starsza sąsiadka z trzeciego piętra. Uważnie stawiała stopy, jakby w obawie, że się przewróci. W pewnym momencie zatrzymała się i gwizdnęła. Wyglądało to trochę tak, jakby wołała psa, ale w blokach przy skwerze Johna Spencera nie można było otrzymać zwierząt. Gaja uważała, że to niesprawiedliwe. Gdyby to od niej zależało, pod domem biegałoby całe stado psów. Skrzypnęły drzwi i do pokoju weszła mama. Co robisz? Spytała, miałaś sprzątać. Pani Smith mówi, że kiedy pada deszcz, wszystko pięknie rośnie, powiedziała Gaja. Mama rozejrzała się po pokoju. Bałagan na pewno, zauważyła.
ale kiedy zasadziłam naleśnik, nie urosł ani trochę. Naleśniki najlepiej rosną na patelni, powiedziała mama. A teraz nie kombinuj już, tylko sprzątaj. Gaja zsunęła się niechętnie z parapetu. Deszcz jest głupi, mruknęła. Głupi i nudny. Była zła na bałagan, który rośnie nie wiadomo od czego i na to, że nie może mieć psa. Nadszedł wieczór, a potem noc. Ucichły odgłosy domu, skrzypienie podłogi, jednostajny pomruk zmywarki i szepty rodziców. A deszcz wciąż dzwonił o szyby i parapety. Gaja leżała w łóżku i próbowała zasnąć. Mama mówiła, że sen przychodzi, jeśli liczy się owce skaczące przez płot. Na Gaję to nie działało. Po pierwsze deszcz jej przeszkadzał i myliła się w obliczeniach, a po drugie przez jej płot zamiast owiec skakały psy. To sprawiło, że całkiem się rozbudziła. Wstała z łóżka i podeszła do okna. Na trawniku pod domem stała pani Smith. Drobna, zgarbiona, ubrana w długi, ciemny płaszcz, uniosła ręce i zsunęła z głowy kaptur. Upięte zwykle włosy teraz spływały jej srebrną falą na plecy. Po chwili zaczęła rosnąć. Nie przypominała już dobrotliwej staruszki. Wysoka i silna wyglądała jak elfia królowa. Gwizdnęła, a wtedy u jej stóp wyrósł jak spod ziemi ogromny, szary pies. Gaja nie czekała dłużej. Wymknęła się do przedpokoju, włożyła kalosze i wybiegła przed dom. Nocą skwer wydawał się większy niż w ciągu dnia. Gaja zatrzymała się niepewnie na brzegu trawnika. Pani Smith sięgnęła do kieszeni i coś z niej wyjęła. Kucnęła i położyła to przed sobą na trawie. Odsunęła się i w blasku latarni Gaja dostrzegła całkiem zwyczajny brunatny kamień. Położony na ziemi natychmiast się powiększył. Rósł gwałtownie i szybko, jak paproć na filmie, który Gaja oglądała z tatą w Muzeum Historii Naturalnej. Grudki ziemi strzeliły we wszystkie strony i na środku skweru wyrosła wieża z brunatno-czerwonego kamienia opleciona sękatymi pnączami winorośli. Zaraz za nią ponad ziemię wypiętrzyły się blanki, mury i poczerniała od deszczu brama. Pani Smith podeszła i uchyliła ją, a potem wsunęła się do środka. Pies wskoczył za nią. Chwilę później zamek zaczął się zmniejszać. Zaczekajcie na mnie, zawołała Gaja. Pchnęła półotwartą bramę, potknęła się o próg, upadła i poturlała po trawie. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła rozświetlone gwiazdami bezchmurne niebo i pochylający się nad nią psi łeb ze zwieszającymi się nisko miękkimi, stalowo-szarymi uszami. Naj, nie rusz! Z ciemności nadpłynął szept pani Smith. Pies cofnął się, a zamiast niego Gaja zobaczyła twarz sąsiadki, a w każdym razie kogoś bardzo do niej podobnego, z młodszą, gładką twarzą. – Czemu za mną przyszłaś? – wyszeptała kobieta. – To nie jest miejsce dla małych dziewczynek. – Nie jestem mała – oświadczyła Gaja. Usiadła i rozejrzała się. Znajdowały się na rozległej leśnej polanie. – Gdzie jesteśmy? – spytała. – Co się stało z zamkiem? Dlaczego pani urosła? Skąd ma pani psa? Sąsiadka roześmiała się cicho. – Wiem, że lubisz zadawać pytania – powiedziała. – Teraz jednak nie mogę ci na nie odpowiedzieć. Zamek nie zawsze trafia we właściwe miejsce. Obawiam się, że tym razem przeniósł nas w sam środek lasu goblinów. Jeśli nas zauważą, mogą próbować odebrać mi to. Wyciągnęła z kieszeni płaszcza brunatny kamyk. Marzą o tym, żeby przedostać się do twojego świata. W tym momencie głazy leżące na obrzeżach polany drgnęły. Pani Smith pochyliła się nad Gają. Musisz uciekać, powiedziała. Podniosła ją i posadziła na grzbiecie psa. Biegnij, Mial, szepnęła do ucha. Biegnij do Fendana. Gaja przytuliła się do psa z całych sił. Pachniał ciepłem i mokrą sierścią. Przez krótką chwilę czuła się jak najszczęśliwsza dziewczynka na świecie. Jeśli chcecie wiedzieć, co dalej stało się z Gają, zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce i jej filmu.